Cześć, witam wszystkich na obiecanym Q&A, czyli sesji pytań i odpowiedzi, którą obiecałem chwilę przed momentem przekroczenia 200 subskrybentów na tym kanale, a dzisiaj mamy Was ponad już 300, więc w ogóle cieszę się super. Przepraszam, że tak długo zwlekałem, ale nie było ostatnio kiedy się za to zabrać. Najpierw jakieś tam ferie, potem znowu różne choroby w domu. Mniejsza o to. Siadam dzisiaj i odpowiadam na zaległe pytania. I pierwsza rzecz, jaką chciałbym zaznaczyć, to takie sesje chciałbym powtarzać częściej i rozwiewać różne wątpliwości i odpowiadać szerzej na pytania, które się pojawiają w komentarzach. Pomimo tego, że gdzieś tam na bieżąco staram się odpowiadać na te komentarze, to jednak te sesje Q&A będą po to, żeby trochę poszerzyć dany temat. Druga albo trzecia sprawa w zasadzie. Jeżeli macie jakieś pytania takie niezwiązane z innymi materiałami, które się tutaj pojawiają, po prostu coś Wam przyszło do głowy, najlepiej zostawiajcie tutaj w komentarzu pod tym Q&A i ja przy następnej takiej sesji pytań i odpowiedzi wezmę też pytania, stąd będzie po prostu łatwiej logistycznie. A teraz tak naprawdę lecimy z tematem. Tych pytań jest trochę się powtarza, trochę zostawiamy na później, zaraz wytłumaczę co i jak. Na start powiem jeszcze jedno, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie to zrób, żeby być na bieżąco ze wszystkim materiałem. Oczywiście nic wbrew sobie, tylko jeżeli faktycznie przypada Ci do gustu to, co robię, po prostu to jest rzecz, o której często zapominamy, a naprawdę ułatwia życie. Także tam poniżej subskrybuj, klikaj, najlepiej jeszcze ten taki dzwoneczek, to będziesz dostawać powiadomienia o nowych filmach i w ogóle wszyscy będziemy szczęśliwi. Ponownie jeszcze raz chciałbym naprawdę doceniam. Dziękuję wszystkim, którzy do nas dołączyli, bo nie spodziewałem się, że będzie się to tak w miarę dynamicznie rozwijało. Może nie mamy tysięcy na tym kanale, ale dla mnie takie ponad 300 subskrypcji na to, ile wysiłku włożyłem w te materiały, to jest i tak całkiem nieźle i bardzo mnie cieszy, że się angażujecie, że zadajecie pytania, że uruchamiacie jakąkolwiek dyskusję. Moi kochani, wybaczcie mi dźwięk. Niestety mikrofon krawatowy, który miałem tu oprzypięty, okazał się, że się nie nagrywa, więc cały dźwięk jest nagrany po prostu iPhone'em. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś super uciążliwe, a my lecimy dalej z Q&A. Powtarzały się dwa pytania dosyć często, które w zasadzie sam trochę zasugerowałem w materiałach, czyli jedno o różnicę między tlenem a beztlenem i o profil mocy. Te tematy zostawiamy sobie zupełnie osobno, bo przygotowuję na ten temat po prostu osobny materiał, osobne odcinki. Odcinek o tlenie i beztlenie już jest praktycznie przygotowany, jeżeli chodzi o materiały źródłowe, tematykę i tak dalej, kwestia tylko nagrania tego i zedytowania, więc myślę, że może w przyszłym tygodniu się pojawi, może za dwa tygodnie gdzieś tam w tych terminach powinien się pojawiać. O profilu mocy będę dopiero szykował i wtedy sobie po prostu rozwijemy wszystkie wątpliwości. Zanim jeszcze przejdę do pytań pierwszych, które się pojawiły, chciałem jakby uściślić, bo to była rzecz, która czasem się pojawiała w prywatnych wiadomościach na Instagramie, na Facebooku, też tutaj mailowo potem dostawałem. Skąd ja się w ogóle wziąłem, kim ja w ogóle jestem, że doradzam, mówię i tak dalej. A więc jestem Tomasz Chróświcki, tak jak nazywa się ten kanał i aktualnie zawodowo pracuję przede wszystkim jako trener kolarstwa, ale też jako fizjoterapeuta. I to jest 100% mojej pracy zawodowej. To nie jest tak, że ja robię coś tam po godzinach i sobie o tym mówię, opowiadam i tak dalej, tylko ja się, jeżeli miałbym tak procentowo podać, to w 70-80% zajmuję treningiem kolarskim, w 15-20% zajmuję się fizjoterapią, w tym co zostanie zajmuję się różnymi pobocznymi rzeczami. Także to jest typowo po prostu 100% praca zawodowa. Z tego, że jest, tego się utrzymuje. I to, że mogę z tego żyć i z tego się utrzymywać, jest dla mnie naprawdę ogromnym szczęściem, ale też nie powiem, żeby się wzięło znikąd, bo poświęciłem na to ostatnie dobre 7-8 lat ciężkiej, konsekwentnej nauki, zbierania doświadczeń, pracowania za darmo, pracowania za, że tak powiem, pół zapłatę, za naprawdę niewielkie pieniądze i tak dalej, i tak dalej. A teraz jest ten moment, w którym po prostu korzystam z tego, co udało się zrobić przez ostatnie lata.
No i rozwijam się oczywiście dalej. Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą, ale zanim zostałem fizjoterapeutą, to byłem jeszcze inżynierem gospodarki wodnej. Skończyłem studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Równolegle zaczynając wtedy studia na WF-ie na fizjoterapii. Po prostu, kiedy zacząłem pracować w pierwszym zawodzie, stwierdziłem, że to nie jest specjalnie dla mnie. Siedzenie, klikanie w komputer przez cały dzień, tam różne rzeczy. Swoją drogą nieźle wybrałem, teraz siedzę i klikam w komputerze i tak. I podjąłem decyzję, że skoro już gdzieś tam pobocznie zajmowałem się wtedy treningiem kolarskim, to pójdę na coś na AWF. Padło na fizjoterapię zupełnie przypadkowo, ale zostałem. Weszło mi to w krew i bardzo lubię też ten zawód. Poświęcam trochę mniej czasu na to, ale no, w tej chwili angażuję się najbardziej właśnie w trening kolarski ze względu na rozwój. Jeżeli chodzi o takie prywatne tematy, nie o wszystkim chciałbym mówić, ale tak z grubsza mieszkam w Poznaniu, mam wspaniałą żonę, wspaniałą córkę, wspaniałego psa i w zasadzie tyle na ten temat w zupełności Wam powinno wystarczyć. Dlaczego zostałem trenerem i jak zostałem trenerem? Zostałem trenerem dlatego, że brakowało mi odpowiedzi na pewne pytania, które ja tam jakieś 10 lat temu miałem. Zawiodłem się na innych osobach też. Chciałem udowodnić, że można zrobić to lepiej, efektywniej, zdrowiej i tak dalej, więc zacząłem po prostu szperać, szukać informacji i tak dalej. Na początku zacząłem siebie sam trenować, przestałem korzystać z usług trenera, potem wiadomo, gdzieś tam znajomych, potem znajomych, znajomych, potem odezwała się pierwsza osoba, która chciała za to zapłacić i tak to się wszystko potoczyło. Tyle o mnie, lecimy z pytaniami, to w ramach rozwiania wątpliwości. Ja tutaj na laptopie mam odpalone pytania. Mój wzrok nie jest może najlepszy, więc czasem będę się gdzieś tam wykrzywiał w dół próg ekranu. Nie martwcie się, nie szukam 50 groszy. Po prostu sprawdzam pytania i będę czasem się zastanawiał, bo gdzieś tam te komentarze były dłuższe, a samo pytanie na przykład było na końcu, ja po prostu sobie to pokopywałem. Jeśli można, to mam jedno pytanko odnośnie czasu treningu. Ustawiłem sobie w Training Peaks trening ATP, który wyznacza mi czas, jaki powinienem spędzić na treningu w danym tygodniu. I tutaj moje pytanie. Czy czas, który tam jest podawany, dotyczy tylko roweru, czy na ten czas składają się wszystkie czynności? W moim przypadku na przykład 2 godziny siłowni plus 40 minut pływania. I sytuacja wygląda tak, że to zależnie od celu. Tak jak zresztą odpowiedziałem pod tym komentarzem, ale chciałbym po prostu to rozszerzyć. Jeżeli pływanie i siłownia to jest celowany trening pod to, żeby rozwijać formę kolarską, to tak to się wlicza do tego czasu, który jakby ATP ci, Training Peaks w ATP ci wyliczył. Czyli jeżeli masz załóżmy tam 8 godzin treningu, to na te 8 godzin treningu składają się te 2 godziny siłowni, 40 minut pływania i reszta jazdy rowerem. Ale jeżeli trenujesz pod jakieś zawody kolarskie i dodatkowo lubisz sobie pograć w tenisa, w squasha, badmintona, w piłkę nożną, cokolwiek, to zazwyczaj te sporty nie mają większego związku z Twoim treningiem, z Twoim przygotowaniem do celu danego sezonu. I wtedy bym tego nie wliczał. Oczywiście nie mówię, że to są złe aktywności, które nie uzupełniają, bo jak najbardziej jako forma alternatywnej aktywności są to świetne rozwiązania. Tylko wtedy nie budowałbym na tym obciążenia, bo to nie jest obciążenie, które jest specyficzne dla Twojego celu sportowego. Więc siłownia jak najbardziej, praktycznie w każdym przypadku, co byście tam nie robili, można to zaliczać jako celowany trening w kierunku kolarstwa. No chyba, że ktoś uprawia kulturystykę, to może nie do końca. Pływanie jako takie akcesoria, uzupełnienie, szczerze mówiąc 40 minut, to czy to wliczycie, czy tego nie wliczycie, to już dużej różnicy nie zrobi. Aczkolwiek jest to jakaś tam aktywność tlenowa, jest to jakoś tam aktywność, która będzie zwiększała na przykład pojemność naszych płuc, więc jak najbardziej będzie bezpośrednio wpływała na formę kolarską. Także to wszystko zależy od tego, do czego się przygotowujecie, z jak dużym nastawieniem, no i też jakie są te alternatywne sporty, czy można faktycznie to, co my w trakcie nich robimy, jakkolwiek podciągnąć pod to, co robimy na rowerze. Także tenis może nie do końca, siłownia super, bieganie często super, pływanie też różnie z tym bywa, szachy niekoniecznie. Kolejne pytanie odnosi się do treningu na niskiej intensywności. To jest bardzo dobre pytanie. Trening niskiej intensywności lepiej opierać na tętnie czy mocy? Pytam, bo gdy opieram się o tętno jadąc mieszane Z2 w strefę drugą, to dużo mocy wychodzi mi w Z3 w strefie trzeciej. Z kolei jak jadę w oparciu o moc, to z tętna wychodzi mi górny zakres recovery.
No i to jest pytanie dosyć trudne i ja tu na start od razu polecę bardzo fajny materiał Szymona Wasiaka, trenera kadry narodowej Kataru, który właśnie opowiada dużo o tym, jak wykorzystać tętno w treningu na mocy. Gdzieś tutaj podlinkuję w opisie te filmy, tam chyba dwa odcinki na ten temat były i one są w ogóle super, polecam. Od siebie na szybko powiem. Znowu zależy od celu, niemniej jednak, jeżeli chcesz budować na przykład strefę tlenową, próg tlenowy, to zazwyczaj chcemy pracować na tej mocy, która odpowiada nam, jeździ gdzieś tam w granicy progu tlenowego, więc jak ktoś nie ma tego rozbudowanego dość wyraźnie, to ten próg tlenowy będzie dosyć nisko, więc będzie to nadal niska intensywność. Wtedy opierałbym się na mocy, żeby trzymać, pilnować tego, co tam się dzieje w tej strefie, oczywiście z jakimś tam lekkim buforem, nie chodzi o to, żeby trzymać co do 10 W cały czas równiutko, ale raczej trzymałbym się mocy. Tętno obserwujemy po to, żeby ewentualnie wyłapać oznaki pierwszego zmęczenia, spadku wydajności i tak dalej. Kiedy to tętno zacznie już dosyć wyraźnie wzrastać przy tej samej intensywności, jest to w większości przypadków dla nas znak do tego, żeby zakończyć trening wcześniej niż na przykład planowaliśmy. Ale to nie jest tak, że jak mamy pomiar mocy i pomiar tętna, to my musimy korzystać z jednego albo z drugiego. Nie można w zasadzie odseparować tętna od mocy. Jeżeli ktoś się decyduje na jazdę na mierniku na mocy, a wyrzuca pasek tętna, to jest moim zdaniem totalnie głupie podejście, bo idziemy minimalnie do przodu, ale moglibyśmy pójść o dobry kilka kroków do przodu, bo jakby zestawienie tych dwóch danych ze sobą, w ogóle zestawienie większej ilości danych ze sobą, daje lepszy obraz tego, co się dzieje z naszym ciałem. I ja osobiście swoim zawodnikom planuję różnie. Czasem chcę na przykład, żeby on się trzymał głównie tętna, żeby nie patrzył na to, co się dzieje z mocą, bo chcę, żeby pracował na odpowiednim koszcie metabolicznym, żeby uczył się wydajnego ruchu, żeby on oszczędzał moc i tak dalej, a niekoniecznie produkował daną moc. A czasem z kolei pilnujemy zakresu mocy, pracujemy na przykład w progu tlenowym, 2-3 godzinki jazdy i patrzymy tylko, co się dzieje z tętnem. To, na co musicie zwrócić uwagę, to to, że moc to jest to, co idzie z naszego ciała na zewnątrz. A tętno to jest tak naprawdę to, ile nasze ciało musiało włożyć w wysiłku, żeby tą moc wyprodukować. Więc oddzielanie tego i patrzenie osobno, a tutaj jak jadę, to mi wychodzą różne moce, a tutaj jak jadę, to mi wychodzą różne tętna, jest może nie do końca dobrym podejściem. Zawsze praktycznie, jeżeli będziecie jeździć na tętnie, to te moce będą skakały w różne strefy. Tym bardziej, jeżeli na przykład ktoś ma dość wysokie tętno przy progu tlenowym, który jest dosyć nisko. Czyli załóżmy, mamy próg tlenowy na 200 W, u mężczyzny 70 kg, a próg tlenowy w tętnie mamy na tam 150-160 bpm. Tętno bliskie już maksymalnego będzie zawsze powodowało to, że jakakolwiek zmiana obciążenia w jego obrębie będzie mniej widoczna na tętnie. Bo my i tak już tam jakiś dług tlenowy sobie cały czas wyrobiliśmy, bo my i tak już pracujemy na wysokich obrotach, więc nie jest to tętno w stanie się ani chwili uspokoić. I nie ma dużej różnicy, czy my jedziemy 180 W, czy 260, to tętno to jest albo 155, albo 160 na przykład. Więc tętno jest znacznie mniej wrażliwe. I na to trzeba w tym treningu zwrócić uwagę. Lecimy z następnym. A i mam nadzieję, że zrozumiałe. Jeżeli nie, to proszę o informację. Tu takie trochę enigmatyczne pytanie, aczkolwiek chciałem na nie odpowiedzieć, bo mniej więcej chyba wiem, o co chodzi. Co powiesz na takie przygotowanie? Do 30 stycznia baza do 80%. Prawdopodobnie chodzi o albo tętno maksymalne, albo FTP, zaraz się okaże. Luty siła 100-110%, więc raczej o FTP, no bo 110% tętna maksymalnego będzie ciężko. Marzec wytrzymałość 80%. 3 razy w tygodniu 1,5 godziny siłownia. Ja 60+. Raczej nie chodzi o kilogramy, mi się wydaje, a o wiek. Teraz tak. Po pierwsze, jeżeli to jest sprawdzony schemat od lat, niekoniecznie bym to zmieniał. Ja też jak przejmuję zawodnika, który w jakimś tam schemacie przez 5-6 lat trenował, to zmiany wprowadzamy bardzo ostrożnie. Po drugie, raczej zastanowiłbym się nad troszeczkę bardziej urozmaiconą dystrybucją intensywności. Czyli nie, że my przez na przykład cały styczeń jeździmy tylko i wyłącznie jeden typ treningu. Wytrzymałość. 80% FTP, nie więcej. Cały czas jedziemy w tym. Żadnych zadań. Tylko tlenik, 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 tlenik. Może jakaś tam siłownia. Raczej bym to urozmaicał.
Ja o tym też, nie wiem, czy na Instagramie, czy w jednym ze swoich filmów, już nie pamiętam, mówił Maciej Jeziorski ostatnio, czyli o tym, że warto konsekwentnie pracować nad swoimi słabościami, nie zawsze przejmując się periodyzacją, która jest książkowa. Temat na osobny materiał, może zrobimy. Potem mamy, że luty, siła 100-110%, czyli przez cały luty budujemy tylko i wyłącznie siłę. Potem w marcu znowu wracamy na wytrzymałość i do tego gdzieś tam jest wpleciona siłownia. To jest taki schemat raczej przygotowania blokowego, który, tak jak mówiłem na webinarze o planowaniu sezonu, nie do końca sprawdza się w kolarstwie z racji specyfiki sportu, która wymaga bardzo wszechstronnego rozwoju organizmu, czyli nam w sporcie nie jest potrzebna tylko i wyłącznie siła. To nie jest tak, że my jesteśmy trójboistą, który musi być po prostu super silny. To nie jest tak, że my jesteśmy tylko sprinterem na 100 metrów, który ma być szybki, ma być super mocny beztlenowo i super wysokie VO2 max i super silny. My musimy mieć tak naprawdę każdej cechy trochę i rozwijać je równiutko, bo kolarz musi być wytrzymały, kolarz musi być szybki, wydajny, musi mieć dosyć dobrą wytrzymałość beztlenową, ale też wysoki próg tlenowy. Do tego dobrze sobie radzić na przykład przy intensywnościach na maksymalnym poborze tlenu. I tego jest po prostu multum. Ja nie chcę mówić, że to jest jakiś nagle super sport, kolarstwo, najtrudniejszy sport. O, pozwolę sobie na dygresję. Jak ktoś mówi, że kolarstwo jest trudnym sportem, a to się często mówi i tam, że to najtrudniejszy sport na świecie i tak dalej, to często wypowiadają osoby trenujące 6, 8, 10, niech będzie nawet 15 godzin treningowych w tygodniu. To mi się zawsze śmiać chce, bo przychodzą do mnie czasem pacjenci młodzi, pływacy, triatloniści, ale tacy młodzi, czyli to jest junior, orlik, i oni trenują w tygodniu 25 do 30 godzin. Jeżeli ktoś twierdzi, że kolarstwo jest trudniejszym sportem od pływania, gdzie oni pływają dwa razy dziennie i spędzają w tej wodzie niesamowite ilości czasu i wymaga to od nich niesamowitej dyscypliny, to mi się robi po prostu przykro jako osobie obserwującej to. Nie, nie ma najtrudniejszego sportu na świecie. Klasa zawodnika świadczy o tym, ile on włożył pracę w swój trening i tyle. Wracamy do meritum, bo się znowu zgubiłem. Także ja osobiście przy tym rozwiązaniu zastanowiłbym się nad zróżnicowaniem dystrybucji intensywności zadań i tak dalej, ale nie wprowadzałbym gwałtownie zmian, jeżeli to jest sprawdzony schemat. Bardzo delikatnie, może jakiś jeden dodatkowy akcent na przykład przez cały tam miesiąc, tak jak się skupiamy na jednym, potem znowu jakiś akcent dodatkowy. Spoko. Trening to jest kwestia indywidualna, nie ma gotowych rozwiązań. Lecimy dalej. Sprawdzę, tylko bo tu pokopiowałem komentarze, tu mam jeden komentarz, który uwielbiam, czyli hejt na FTP od jednego pana z internetu, który wszędzie wkleja ten sam komentarz. Na Facebooku, na Instagramie, na blogach, na YouTubach i tak dalej. To już się powiela i na forach wszystkich. To może przeczytam w ramach takiej jakby edukacji troszeczkę. Kumasz, kolego, ale nie do końca. Test FTP wymyślono po to, aby zdalnie trenować za kasę miliona amatorów. Do tego połączone magiczną filozofię, jakoby moc godzinna odpowiadała progowi beztlenowemu. Jeśli twierdzisz, że moc godzinna odpowiada progowi beztlenowemu, to podaj, o jaki próg ci chodzi, a dokładnie podaj, jak się go wyznacza. Bo tak naprawdę nic takiego nie istnieje, tylko ludzie szukają pewnych magicznych miejsc, gdzie pewne zależności tracą charakter liniowy. Jakby z samego tego komentarza, ja na niego odpisałem, jak ktoś chce, to może sobie zajrzeć. Z samego tego komentarza wynika brak zrozumienia pewnych kwestii u podstaw fizjologii. Po pierwsze, w fizjologii nie ma zależności liniowych. Wszystko, co jest w obrębie treningu, w obrębie fizjologii, to są pewnego rodzaju uproszczenia, żeby zrozumieć świat. W tej kwestii polecałbym na przykład posłuchać sobie różnych wykładów Andrzeja Dragana, który bardzo fajnie opowiada w ten sposób o fizyce, że my ciągle się mylimy, tylko my chcemy mylić się mniej. Więc zależności liniowe nie istnieją w ciele. Jeżeli chodzi o FTP, tak, ten człowiek ma w ogóle problem bardzo z Koganem, z Hunterem, z ludźmi, którzy opracowali, w ogóle zaczęli pracować na miernikach mocy, bo trenują za kasę miliony. No nie wiem, no mamy robić to za darmo jako trenerzy. Ktoś siedzi, szuka tej wiedzy, czyta badania, robią badania, zbierają doświadczenia i mamy to robić za darmo, bo ktoś tak powiedział w internecie. Mnie to nie przekonuje. FTP to jest bardzo dobre ułatwienie treningu amatorskiego. Ja też zawsze powtarzam, że lepiej opierać się na badaniach wydolnościowych. Ale jeżeli nie mamy do nich dostępu, to logistyczne
logistycznie łatwiej i taniej będzie opierać się na testowaniu FTP w jakikolwiek sposób. Mniejsza o to. Jeżeli chodzi o odpowiednik FTP do jazdy jednogodzinnej, to jest zależne od doświadczenia. Jeden zawodnik pojedzie więcej, drugi mniej. Nie ma to znaczenia. Tu chodzi po prostu o umówienie się, że FTP będzie odpowiadało plus minus progu beztlenowemu. O jaki próg beztlenowy chodzi? No tak, bo wyznaczając jakby progi na podstawie laktatu, zazwyczaj się mówi o dwóch progach beztlenowych, o pierwszym i o drugim. Ale wyznaczając już na przykład progi na podstawie wentylacji, wyznacza się próg tlenowy i próg beztlenowy zazwyczaj. Czyli ten, w którym jest bardzo duży udział przemian tlenowych i tylko niewielki beztlenowych, o tym będzie więcej w materiale o tlenie i beztlenie, a potem ten, w którym bardzo dużą przewagę biorą te udziały beztlenowe. Jakby nie przejmujcie się takimi rzeczami. Róbcie swoje po prostu. Ja już tak jak wcześniej, w jednym z wcześniejszych materiałów powiedziałem, uodporniłem się na takie hejty i wtykanie, że tak powiem, kija w murowisko tylko po to, żeby zobaczyć, co się zadzieje. Naprawdę. Robimy swoje. Lecimy dalej. Siła maksymalna na siłowni zrobiona. Chciałem przejść do fazy utrzymania siły. Jakie ćwiczenia proponujesz? Ile serii powtórzeń? Jak to później wkomponować w sezon, gdy maratony prawie co tydzień? Może wideo o tym. Może będzie wideo. Chciałbym do niego ewentualnie zaprosić jeszcze jednego specjalnego gościa, jeżeli się uda, a który był też na podcaście. Jak ktoś słuchał podcastu, to pewnie wie, o kogo chodzi. Niemniej jednak tak. Jakie ćwiczenia proponuję? Najprostsze rozwiązanie. Te same, tylko zmieniam układ serii powtórzeń i ciężaru. Trochę trudniej, zmieniam je na bardziej funkcjonalne. Chociaż słowo funkcjonalne stało się bardzo modne i nadużywane, to jednak chodzi mi tu przede wszystkim na przykład o przejście z przysiadu klasycznego na jakąkolwiek formę przysiadu jedynonóż. Czy to będą zakroki, wykroki bułgarskie, czy przysiady po prostu na jednej nodze, czy schodzenie z boksu, czy wchodzenie na boks, cokolwiek. Wrzuciłbym po prostu już ćwiczenia unilateralne, żeby trochę wyrównać ewentualne asymetrie, które się pojawiają, żeby skupić się faktycznie na takiej sile, która będzie funkcjonalna w sporcie, bo w kolarstwie nie generujemy naraz dwiema nogami mocy. Na zmianę. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Tak samo ręce. Lewa, prawa, lewa, prawa. Więc fajnie jest to sobie odseparować. Jeżeli chodzi o ilość powtórzeń serii, ja zazwyczaj staram się tak, żeby ten trening siłowy nie trwał dłużej niż 1,5 godziny, i żeby ćwiczeń głównych nie było więcej niż 6. A zazwyczaj już w fazie utrzymania siły raczej robimy to na 4 ćwiczeniach takich większych, fundamentalnych, ogólnorozwojowych. I wtedy układ serii powtórzeń zazwyczaj jest gdzieś tam od 3 do 5 serii powtórzeń, od 6 do 12 w zależności od partii mięśniowej, którą trenujemy. Jak to podtrzymać w sezonie? I teraz tak, w sezonie, kiedy są starty, fajnym rozwiązaniem, i to będzie też odpowiedź na kolejne pytanie, może być robienie siłowni przedstartowo. Tylko musicie robić tam siłownię bardzo regularnie, żeby uniknąć tak zwanych DOMS-ów, czyli opóźnionej bolesności mięśniowej wywołanej treningiem siłowym. Bo jeżeli jesteście w treningu regularnie, to taka faza podtrzymania siły nie będzie bardzo wymagająca, będzie raczej bodźcująca dla tkanki mięśniowej. A są też badania, które mówią o tym, że trening siłowy przed startem, najlepiej na kilkanaście godzin, może poprawić trochę wyniki sportowe. I to może być całkiem spoko rozwiązanie. A teraz zrobimy przerwę, bo sprawdzę, czy się nagrywa. Bo już trochę czasu mówię. I trochę byłoby mi przykro, jakby się okazało, że się nie nagrywa. Nagrywa się. Mamy 20 minut ponad, więc pora przyspieszyć. Więc to jest pierwsze rozwiązanie, przedstartowo, na przykład w sobotę przed wyścigiem. Tylko to musisz przetestować na mniej priorytetowych zawodach, kiedy nie zależy ci na wyniku i zobaczyć, jak się będziesz czuł. Druga sprawa, gdzieś tam w środku tygodnia pomiędzy cięższymi zadaniami. Bo znowu, ten trening siłowy, jeżeli to będzie w ramach podtrzymania siły, to on akcent na kończyny dolne będzie miał niewielki. To będzie jedno ćwiczenie, nie więcej. Więc one nam nie zaburzy jakoś specjalnie regeneracji, jeżeli nie będzie to bardzo duży ciężar. A chodzi nam bardziej o to, żeby podtrzymać siłę ogólną w całym ciele. Sprawność, siłę kończyn górnych, korpusu i tak dalej. Więc to ma troszeczkę inny wpływ jakby na formę, na dyspozycję kolarską, niż miałby jakikolwiek trening kolarski. Więc
przetestować na sobie. Ja robię bardzo różnie. Czasem robię na przykład w poniedziałki po startach, jako taką fazę jakby aktywnej regeneracji. Czasem w środku tygodnia, czasem przedstartowo, czasem w ogóle. Trzeba sprawdzić na sobie, co lepiej działa. Na ile dni przed startem w zawodach można wykonać trening siłowy, aby zachować świeżość i szybkość? No i tu znowu, zależy co robimy. Jeżeli to jest faza siły maksymalnej, gdzie pracujemy z dużym ciężarem, duża ilość serii, mała ilość powtórzeń, bardzo duży koszt metaboliczny i zmęczenie układu nerwowego, 3-4 dni przed startem to jest najszybciej jak można. Nawet zrobiłbym trochę więcej tego buforu. Ale znowu, jak jesteśmy w fazie podtrzymania siły i chcemy tylko pobudzić jakby układ nerwowy, pobudzić troszeczkę nasz organizm, to może nawet być w dzień startu. Jedziesz na maraton o 11, budzisz się o 6, robisz sobie lekki trening siłowy, trochę ciężarów przerzucasz, na nogi wrzucasz więcej, ale to ma być, nie wiem, dwie serie, na przykład po 5 powtórzeń z dużym ciężarem i tyle. Tak, żeby się nie zmęczyć, a pobudzić. I na to też są fajne papiery, jak to się mówi, czyli badania. Tu mamy kilka pytań. Ile kosztują badania wydolnościowe? Badania wydolnościowe kosztują w zależności od miejsca, w którym robicie i jakie robicie. Takie klasyczne badanie wydolnościowe testu progresywnego to jest tam cena od 200 zł do 500 do 1000 w Polsce. Teraz dwójka zawodników robiła w Szwecji, to tam wychodziło chyba około 1000 zł za te badania. Mniejsza to. Z pomiarem mleczanu dodatkowo na przykład, a nie tylko wentylacja, będą trochę droższe, no bo trzeba zużyć paski, trochę więcej roboty i tak dalej. Test progresywny to też nie jest jedyna rzecz, jaką można robić. Można też zrobić na przykład test Wingate, jakieś specyficzne testy sprinterskie, cokolwiek innego. To już tam cena jest zależna pewnie od labu, w którym będzie to wykonywane. Niemniej jednak już w takim poznaniu za 200-250 zł można zrobić fajne badania wydolnościowe. Także jest to znacznie taniej. Kiedy jest sens je robić? W momencie, kiedy zaczynamy trening, czyli całkowicie jesteśmy zieloni, chcemy wejść w jakikolwiek trening na start, robimy badania wydolnościowe. To jest super sprawa i to jest rzecz, która jest najczęściej pomijana, bo się mówi, a ja trochę potrenuję, przygotuję się do tych badań, żeby dobrze wypaść. Badania nie są po to, żeby dobrze wypadać, badania są po to, żeby znaleźć rzeczy, które są do poprawy. Potem, po większych makrocyklach, po większych zmianach, po na przykład chorobach i tak dalej. To jest super sprawa. W sezonie 3 do 4 razy, co 2 do 4 miesięcy. Tak, plus minus mówiąc. Ja często robię ostatnie badania wydolnościowe przed okresem szczytowym na miesiąc przed, żeby jeszcze zobaczyć, co tam możemy w tym ostatnim miesiącu dopracować. Co tam jeszcze trzeba zrobić w tym treningu, żeby faktycznie wznieść tą formę na wyżyny możliwości danego zawodnika. Na jakim etapie wytrenowania i doświadczenia to badania wydolnościowe? Na każdym. Im mniej znasz swój organizm, im mniej doświadczony jesteś, tym szybciej rób badania wydolnościowe. Naprawdę. Super sprawa. Jakie są realne wartości różnic między początkiem treningów a końcem przygotowań do sezonu? Chodzi o FTP. No to bardzo różnie. U doświadczonych zawodników trenujących 10-15 lat różnica między okresem przygotowawczym a szczytowym to jest 10-20 W. Nie więcej. Po prostu tam te zmiany są minimalne. Już pomijając fakt, że FTP to nie forma, więc tam liczy się dużo innych parametrów, jak na przykład wydajność jazdy, koordynacja ruchowa, zdolności beztlenowe, tlenowe i tak dalej. U osób początkujących, czyli ktoś, kto dzisiaj wchodzi na rower, ma jakąś tam przeszłość sportową, ale dzisiaj wchodzi na rower pierwszy raz, to różnica na przestrzeni roku to jest 100, 150, 200 W nawet. Przeciętnie u takiego zawodnika, który jakiś tam staż ma, coś trenował, ale na przykład wchodzi teraz w pracę z trenerem, taką bardziej usystematyzowaną, to są różnice rzędu 30 do 60 W zazwyczaj. Tak plus minus. Myślę, że lepiej na to pytanie nie odpowiem, bo to jest bardzo zróżnicowany temat. Czy w trakcie sezonu forma spada, czy wzrasta? I to. Zależy od momentu w sezonie. Tak naprawdę okres przygotowań, okres treningów i tak dalej, to jest często, że forma spada po to, żeby wzrosła jeszcze wyżej. Tendencja ma być ogólnie wzrostowa. Czyli na przestrzeni całego sezonu, od okresu przygotowawczego do szczytu formy, chcemy, żeby ta forma gdzieś tam nam poszła troszeczkę do góry.
Jakie są pożądane różnice w FTP w szczycie sezonu, a po roztrenowaniu na początku przygotowań do kolejnego sezonu? Czyli chodzi chyba o to, ile FTP powinno lub może spaść na roztrenowaniu. Takie 10% jest szybkie do odrobienia zazwyczaj. Czyli takie bezpieczne, żeby zawodnik dobrze odpoczął, ale mógł szybko wrócić na poziom wyjściowy ze szczytu formy i troszeczkę do niego dokładać przez cały okres przygotowawczy. Ale to jest bardzo różne. Raczej bym się nie kierował tym, ile spada FTP, ile może spaść FTP. Raczej tym, jak się zawodnik czuje, jak tam wygląda chroniczne obciążenie, czy są jakieś kontuzje i tak dalej. Na tej zasadzie. No. Tu jest prośba o chętnie bym zgłębił tematykę tlenu i beztlenu. Tam też prośba o profil mocy. Tak jak powiedziałem, będą osobne materiały na ten temat. I teraz kolejne pytanie. Jaki trening tlenowy dodać, jak w tygodniu jest 2 razy siłownia, 2 razy 4 razy 8 minut, 80% FTP? Mam na to 2 dni po godzinę 30. Super filmy i jakość audio wideo. Dziękuję bardzo. Na to pytanie odpowiedziałem w komentarzu też. I siadam do tego po miesiącu, myślę, i mam nadzieję, że odpowiem podobnie, bo nie pamiętam, co tam napisałem. Więc zobaczymy, czy moje zdanie się zmienia, czy nie zmienia, a ostatnio przeczytałem trochę ciekawych rzeczy na temat budowania strefy tlenowej, więc może się coś zmieni. To, co mówiłem, to zastanowiłbym się ja na pewno nad tym, czy 4 razy 8 minut, 4 razy 8 minut 80% FTP nie zamienić na trening bardziej intensywny. Jeżeli to ma być jakiś akcent, żeby pracować na trochę wyższych intensywnościach. 2 dni po 1,5 godziny do dyspozycji. Jak rozwijać strefę tlenową? Zrobiłbym, zależnie od tego, jak wygląda na przykład próg tlenowy z badań wydolnościowych, ale zazwyczaj zrobiłbym tak, że jeden trening w górnym tlenie, czyli blisko granicy, a drugi w bardzo niskiej intensywności. I nawet nie chodzi o aktywną regenerację, a po prostu o budowanie wytrzymałości tlenowej, korzystanie z kwasów tłuszczowych, przyzwyczajanie organizmu, szukanie wydajności organizmu, ekonomiki tego ruchu itd., itd. Więc to jest pierwsze rozwiązanie. Czyli znowu dystrybucja intensywności. Lekki tlen, mocny tlen. Druga opcja to jeżeli ten trening 4 razy 8 minut 80% FTP musiałby zostać, uważam, że to jest troszeczkę za niska intensywność, to wtedy tą godzinę 31 poświęciłbym na taki zróżnicowany tlen mieszaną intensywny, czyli bierzemy rower MTB, jedziemy na pętle XC, coś tam szybciej, coś tam wolniej, coś tam technicznie, ogólnie, żeby spędzić trochę czasu na rowerze, ale żeby nie trzymać się jednej intensywności, a że tak powiem, jak spojrzymy na czas w strefach potem, to żeby mieć w każdej strefie porówno, załóżmy. No, a ten drugi wtedy poświęciłbym na raczej bliżej niskiej intensywności niż samego progu. Ale to pierwsze rozwiązanie, o którym powiedziałem, wydaje mi się rozsądniejsze. Kolejne pytanie. Jak wracać po chorobie do treningu? Bardzo różnie. Zależy jaka choroba, co się działo, ile cię nie było w treningu, na jakim poziomie wyjściowym byłeś. Teraz tak, krótkie choroby, czyli tydzień przerwy, to kilka dni wprowadzenia. 2-3 dni takie spokojniejsze, z jakimś akcentem okołoprogowym i potem już wchodzimy w normalny trening. Jeżeli to jest choroba 2-3-4 tygodnie, długa przerwa, cokolwiek, 1,5 tygodnia, 2 tygodnie nawet takiego wprowadzania się w dobry proces treningowy, czyli kilka akcentów, spokojny rozjazd, jakiś trening ogólnorozwojowy, spokojny rozjazd, wytrzymałość, znowu jakaś wytrzymałość, ale już z akcentami, trochę pracy na kadencji itd., itd. Tak, żeby stopniowo po prostu progresja obciążeń. O, nic mądrzejszego tu nie powiem. Ma być progresja obciążeń. Jeżeli miałeś tydzień przerwy, 2 tygodnie przerwy, to musisz w te obciążenia wejść progresywnie, a nie w pierwszy dzień, kiedy czujesz się zdrowy, HRV pokazuje, że o, dzisiaj możesz trenować. To nie jest tak, że w pierwszy dzień biorę rower, idę na pętlę XC i 1,5 godziny wpierdzielę. Nie. Stopniowo, powoli, przy krótkich chorobach 2-3 dni, przy długich chorobach, przerwach nawet do 2 tygodni. No i zależy jaka choroba też, szczerze mówiąc. Nie? Bo jeżeli to była kontuzja typowo, nie wiem, coś sobie z kolanem zrobiłeś, to też inaczej do tego podejdziemy ze względu na to, żeby chronić przed przeciążeniami.
inne treningi będziemy stosować, będziemy unikać, nie wiem, niektórych pozycji, będziemy unikać zadań siłowych i tak dalej, a co innego jak wracasz na przykład po COVID-zie, gdzie będzie problem z pojemnością płuc prawdopodobnie, gdzie mogą się pojawić problemy z oddychaniem i tak dalej, gdzie ważne jest to, żeby odbudować troszeczkę pułap tlenowy, który bardzo szybko, chwilowo spadł. Tydzień recovery w zimie przy 350 TSS-ów. Jest sens. Zależy. Zazwyczaj przy 350 TSS-ach nie ma potrzeby schodzenia jakoś super z obciążenia. Bo to jest na tyle niskie obciążenie, że ono nie wywołuje bardzo dużego chronicznego przeładowania. Ale od przypadku to wszystko znowu zależy. Robiłbym te tygodnie recovery w sytuacji, kiedy masz duże obciążenie psychiczne i potrzebujesz po prostu odpoczynku dla głowy. Kiedy robisz dużo zadań, na przykład w trakcie zimy, bo korzystasz z periodyzacji odwróconej. Wtedy też bym robił troszeczkę zluzowania, może nawet nie w TSS-ach, a po prostu zamienił TSS-y z intensywności na objętość. Ale u osób bardzo początkujących, które dopiero zaczynają ze sportem, na początku przez przynajmniej te pierwsze pół roku robiłbym normalny tydzień recovery gdzieś tam na 250 TSS-ów wtedy. Ale jak trzymasz stałe z 350, jesteś w miarę doświadczonym, nie czujesz znużenia, nie czujesz przemęczenia psychicznego, to robiłbym tylko okresowo, raz na przykład na 2 miesiące, taki luźniejszy tydzień. Nawet nie chodzi o to, żeby zejść z obciążenia, a po prostu zdjąć sobie z głowy plan treningowy i może być kolejne 350 TSS-ów, tylko robisz je bez planu na przykład. Robisz sobie tydzień jazdy dowolnej i tyle. I uważam to za fajne rozwiązanie. Tomek Kowalski też w jednym z podcastów Streamergy o tym mówił, że przy tych niskich TSS-ach oni nie stosują tygodni i recovery. A myślę, że jest to osoba godna zaufania i godna tego, żeby powielać jego rozwiązania treningowe. Oczywiście znowu z indywidualnym uwzględnieniem. Czym nagrywasz? No w tej chwili większość filmów nagrywam iPhone'em 11 Pro. Dokupiłem do niego dwa mikrofony. Jeden mam teraz ze sobą, to jest mikrofon krawatowy, który kosztował 40 zł i mam jeden taki mikrofon do vlogowania, do daily vlogowania typu shotgun firmy Siren, też podpinany do tego. Na rower często biorę kamerę DJI Osmo Action, która niestety ma kiepski dźwięk, no ale łatwiej jest to w zimie wyciągnąć, chwycić, nie przejmować się, że poleci, że się zniszczy i tak dalej. No i też te wszystkie ujęcia, jakby, które gdzieś tam się pojawiają, na przykład z roweru czy z klatki piersiowej, no to oczywiście na tej kamerze. Ale teraz staram się najwięcej nagrywać iPhone'a. No i plan jest taki, tak sobie ustaliłem, że jak dobijemy do 1000 subów, to kupię sobie porządny aparat do vlogowania i do robienia materiałów tutaj. Także zachęcajcie znajomych, żeby klikali tu suby, klikali, to będę miał powód do tego, żeby wydać parę złotych na lepszy sprzęt i po prostu poprawić jakość tych wideo. Też wtedy mam plan jeszcze zainwestować trochę w oświetlenie do takich nagrań, żeby to fajniej wyglądało i przyjemniej. Kolejna przerwa, bo będę sprawdzał, czy się nagrywa, bo mamy już pewnie z godzinę. Jeszcze się nagrywa. 38 minut. Dobra. To lecimy. Co sądzisz o gotowych planach treningowych? Nie mówię nie, nie mówię tak. Sam ostatnio wrzuciłem na sklep gotowy plan treningowy, jak chcecie to sprawdźcie. Kiedyś byłem wielkim przeciwnikiem, dzisiaj uważam, że w dobrych rękach może robić dobrą robotę. Wiadomo, nie ma to jak indywidualna opieka trenerska, indywidualny plan, ale nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić i czasem fajnie spojrzeć po prostu na plan, zobaczyć co ktoś proponuje i wdrożyć to u siebie, może nie w 100%, ale po prostu zastosować te metody, sprawdzić jak na nie reagujemy. Unikałbym planów wrzucanych gdzieś tam na darmowe fora i tak dalej, w gazetkach. Przeglądałem różne plany i szczerze mówiąc, często gotowe plany mają problem taki, że one próbują być ciekawe, żeby było fajnie, przyjemnie i tak dalej. A trening wytrzymałościowy ogólnie ciekawy nie jest. Żmudna robota, żmudny proces, powtarzalny i tak dalej, i tak dalej. Także powtarzam, nie jestem na nie, nie jestem na tak, sam ostatnio wrzuciłem. I uważam, że fajnym rozwiązaniem jest to, co w tym roku wdrożyłem, w zasadzie w zeszłym, czyli indywidualny plan treningowy. Czyli ja się konsultuję z zawodnikiem raz, wypełnię ankietę, przygotowuję mu plan na długi okres i to jest tyle. Już nie ma tam żadnych korekt, konsultacji i tak dalej. To jest taki pomost pomiędzy opieką trenerską a gotowym planem treningowym.
trochę gorsze od opieki trenerskiej, trochę lepsze od gotowego planu. Na sklepie, jeżeli chcecie, to znajdziecie. Trening pod MTB. Ile na szosie, ile na MTB, ile innych różnych aktywności. Im bliżej startu, tym więcej robiłbym specyficznych zadań w terenie. Nawet z zadań takich na mocy, czyli na przykład jakieś tam tempówki, interwały, cokolwiek. Okres bazowy. Dużej różnicy nie ma, aczkolwiek wytrzymałość tlenową raczej budowałbym na szosie z tego względu, że na MTB po prostu siłą rzeczy będziemy często wychodzić poza strefę drugą, poza próg tlenowy z racji specyfiki terenu, bo nie wszystko da się w tlenie przejechać. Jestem zwolennikiem 50-50. Wiem, że wielu powie, że większość i tak robi na szosie. Przy dużych objętościach tak, bo łatwiej zrobić duże objętości na szosie. Jak ktoś trenuje 16-20 godzin w tygodniu, to tak, to większość będzie szosy. Ale przy takim treningu amatorskim 10 godzin w tygodniu, typowo pod MTB, nie szykujesz się w ogóle do szosy, to 50-50 będzie ok. Inne aktywności, jedna aktywność w sezonie w zupełności wystarcza taka, żeby się trochę oderwać. To może być siłownia, to może być bieganie, tenis, pływanie, cokolwiek. W zimę jest to lepiej urozmaicone, bo często jest jedna, dwie siłownie, jakieś bieganie dodatkowe, czasem jakiś basen, zależy ile kto ma możliwości. Jeżeli nie masz więcej niż 4 jednostki w tygodniu, to nie dorzucałbym dodatkowych aktywności, skupił się tylko na rowerze. Czy trening siłowy jest konieczny u wszystkich? Bardzo nie lubię chodzić na siłkę. Nie jest konieczny. Ja wiem, że często mówię, że jest super ważny, bo jest super ważny, ale nie jest konieczny. Znowu, jeżeli masz 6 godzin na trening w tygodniu, to trzeba się zastanowić, czy może nie lepiej spędzić tej godzinki na rowerze dodatkowo w kontekście formy kolarskiej, czy spędzić ją na siłowni. Zdrowotnie lepiej by było na siłowni. Sprawnościowo lepiej by było na siłowni, ale jeżeli chcesz zrobić dobry wynik na zawodach, lepiej spędzić to na rowerze. No i to by były wszystkie pytania na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta forma i spodobały Wam się moje odpowiedzi. Jeżeli chcecie coś uściślić, coś mam dopowiedzieć, dajcie znać w komentarzach. Pytania pod kolejne Q&A też w komentarzach. Trochę nam zeszło, odpowiedziałem na wszystko, na co chciałem odpowiedzieć. No i pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, zostawić jakiś komentarz, zostawić łapkę w górę, bo to pomaga rozwijać się temu kanałowi i podzielić się przede wszystkim ze znajomymi tym materiałem, bo inaczej nie będziemy się rozszerzać, nie będziemy mieli większych możliwości. Dziękuję za dzisiaj Wam serdecznie. Trzymajcie się, dobrych treningów życzę, dużo zdrowia, bo ostatnio wszyscy chorzy, więc naprawdę dużo, dużo, dużo zdrowia Wam wszystkim życzę i żeby Wam te choroby nie rozwalały planów treningowych. Lećcie robić swoje, trzymajcie się, hej!